Tyle osób powtarza, że ty tam non-stop, prochy, alko, to mam nagrane. Nie zmilczaj, spotkamy się? Prosiłem cię o pomoc. Pogadamy? Dziwne, że nie chcesz pomóc. Drogi Sylwestrze, są moje urodziny dziś. Kolejny raz napastujesz mnie i wypisujesz swoje chore bzdury o chronieniu debili z Sopotu. Straciłem już cierpliwość do ciebie i powtarzam ci ostatni raz. Wszystko, co wiem, już ci powiedziałem. Jeśli kogoś chronię, to siebie i moją rodzinę, a czujemy się obecnie napastowani przez ciebie i nie życzymy sobie tego. Ja twoją prośbę o milczeniu uszanowałem, ty mi wypisujesz o nagraniach o mnie. To są sprawy, z których się rozliczam u terapeuty, na pewno nie u ciebie. I tą wiadomością kończymy naszą znajomość. Powodzenia ci życzę. Zmilczałem, urodzony. Nie rozumiem, dlaczego nie korzystałeś z dzieci poniżej 15 lat. Nie chcesz się spotkać i skoro wtedy byłeś porozmawiać o Turczyńskim, Krystku, rozumiem, że haki mają na ciebie. Odczekałem urodziny i nie obrażaj mnie. Wiesz, jaki film robię. Byłeś wtedy. Odmawiasz pomocy, bo zasłaniasz się chlaniem? To nie tłumaczy. Nie rozumiem, że jeśli ty z tych dzieci nie korzystałeś, napisałeś, chyba że jednak i Turczyński ma na ciebie haka, więc urodziny uświętowałeś. Spotykamy się, byś pomógł. Rozumiem, chyba że cię hamują. To nie działa tak, Borys. Że nie jesteś ponad i nie obrażaj mnie już. I nie zasłaniaj się dzisiejszą kobietą, która nie ma pojęcia, czym była Zatoka. Tak, pedofilia. Dziewczyny poniżej 15 lat. Przypomnę tobie, jeśli nie chcesz pomóc, to dużo znaczy. Alkoholem też. Poprosiłem cię o pomoc. W sprawie. Twoją przemianę widzę. Ale co to ma do tego, co się tam działo? Działo. Turczyński. Nagle go? A on dzieci? Nie chcesz pomóc? I nie angażuj swojej obecnej kobiety. Nie zasłaniaj się nią. Czasami Zatoki. Nieuczciwe to wobec niej. Spotkamy się, jeśli chcesz pomóc. Chyba że po uszy tam wsiąkłeś. I nie obrażaj mnie. Poczekałem, byś świętował urodziny. Chcesz pomóc? Napisz. I już nie obrażaj. Albo masz problem z wysławianiem się, albo teraz ty nadużywasz alkoholu. Trudno mi zrozumieć twoją składnię. Niczym się nie zasłaniam, ani nikt nie ma na mnie haków. Ja po prostu nie byłem świadkiem działań, o których robisz film. Moje działania to moja choroba i naprawdę Zatoka była najrzadziej uczęszczanym przeze mnie miejscem na mapie Sopotu. Z racji szemranego towarzystwa, napakowanych grubasów i napompowanych botoksem pań. Ja cię nie obrażam, po prostu nie mam ochoty się z tobą spotykać, bo nie mam ci nic do powiedzenia, a sprawiasz jakąś głupią atmosferę, jakobym coś ukrywał. Zły adres sobie wybrałeś. Napastuj Turczyńskiego i jego prawników, bo to oni mają za uszami. Nie mam z nimi nic wspólnego i wspierałem Karnowskiego, by zamknął tę budę lub zmienił na naprawdę artystyczne miejsce. I to tyle. Oczekujesz pomocy, której ja ci nie mogę dać, bo nic więcej w tej sprawie nie ma związanego z moją osobą. Chyba że robisz film o moim piciu i moich używkach. To wtedy zmienia postać rzeczy. Dlatego nie rozumiem. Spotkania, by pogadać, coś mogłeś spostrzec. A ty, atak, nie robię filmu o tobie i więcej, coś ci obiecałem. Chyba że miałbym żelazny dowód. Chciałem, byś pomógł, bo byłeś blisko. To co, obiecałem. Masz, chcę, żebyś pomógł. Obiecałem. Chyba bym zobaczył, nie czuj się atakowany. Ale byłeś blisko Turzyńskiego i po to spotkanie. Idę dalej, nie o ciebie chodzi. Moja prośba polegała na tym, abyś nawet nie wspominał mojego nazwiska w odniesieniu do tych szumowin. Tymczasem wypisujesz mi, że masz nagrania, jak piję i biorę. To brzmi jak szantaż, mój drogi. I działania Faktu lub Super Ekspresu. Ja naprawdę mam gdzieś, że puścisz opowiadanie o moich używkach, bo sam o tym mówię głośno i niczego się nie wstydzę. Powtarzam, chodziłem do tego klubu rzadko i po to, żeby się napić. Wsio, nie mam opowieści o działaniach Turczyńskiego, czy tam jakiegoś Krystka. Turczyńskiego widziałem jedynie z jego dziwką, która teraz obciążyła Bieniuka. I tyle wiem o jego przeciekawym życiu. Chyba że te dzieci wykorzystałeś także, bo zasłaniasz się piciem. Przemyśl i spotkajmy się. On. I właśnie to zdanie, które napisałeś, przekreśla ostatecznie. To robił. Chcesz pomóc? Nasza znajomość. Chyba że to samo co on. Borys, nie pisz nasza znajomość. Nigdy się nawet nie spotkałyśmy. Znajomość w cudzysłowie. Lepiej? Pomożesz albo nie. Chcesz nadal Marcina Turczyńskiego chronić? Wtedy byłeś blisko.
Nie chcesz pomóc? Dlaczego? Też z tych dziewczynek korzystałeś? Może przeczytaj, co napisałem trochę wyżej. Ja ci nie mam do powiedzenia żadnej rewelacji. Marcina Turczyńskiego nie lubię i nigdy nie lubiłem. Kogo byłem blisko? Chyba jedynie Zatoki, bo obok niej mieszkałem. To w czym problem? Spotkaniu, pogadaniu, obiecałem, a ty chronisz go. I to co się tam, tak się zachowujesz. Nową kobietą się zasłaniasz. Pi cholerę. Jeszcze raz napiszesz, że korzystałem z jakichś dziewczynek, to dostaniesz ode mnie w ryj. I tak, rozpoczniemy znajomość. Cieszę się, że mam ten cały zapis twoich wypocin i szantaży. Pomoże mi to w sądzie. Obiecałem, a ty też pomóż. Szantaży? Ale to nie ja byłem stałym gościem w Zatoce. Zatoce. I to jak mi o tym opowiedzieli. Przemyśl i bez obrażania. To robisz. Gwiazdą tutaj nie jesteś. Obrażasz. Nie jesteś bezkarny. Nie przekraczaj granicy. Dobrej nocy. A może się spotkamy? Jeśli jest jak mówisz, ja mam inne reakcje z Zatoki. Mam inne relacje. Wiem już, że nie chcesz pomóc. Czyli to co mówią, stąd lek, atak. Chcesz się wreszcie spotkać, spotkamy się. Ale dzieci to nie gra, zabawa, wykorzystywanie ich. Na mnie twoja pozycja nie działa, bo 13, 14, 15 to dziecko. Chyba, że dla ciebie nie. A tam nieźle się bawiłeś. I nie obrażaj mnie szantażami i tak dalej. To, że nie chcesz spotkać się w sprawie Zatoki Sztuki i pomóc, wymowne. I nie pisz już nigdy, że w ryj. Chcesz pomóc? Jeśli nie byłeś w tym, to pomóż. To ci zaproponowałem. Pamiętaj, że ty też nie jesteś bezkarny i pisanie takich rzeczy i oskarżeń też jest karalne. Smutne jest to, że uderzasz do osoby, która szczerze tych ludzi nie znosi. A ty atakujesz. Czytaj, co piszę. Chcesz pomóc? To pomóż. Kogo widziałeś i tak dalej. Czego nie rozumiesz? Ty nie chcesz, czyli jak reszta, nie chcesz pomóc, a byłeś tam. Twoja decyzja i nie strasz mnie. To daruj sobie. Atakujesz to ty mnie i wypisujesz ohydne oskarżenia. Powtarzasz swoją mantrę o chcesz pomóc, a ja ci powtarzam, że nie byłem świadkiem tych zachowań. Byłem tam ze znajomymi i piliśmy jak setki ludzi tam. Skoro nie chcesz pomóc, setki? Więc w czym mam ci pomóc? Borys, obiecałem ci coś. Podtrzymuję. Pomóż mi dalej, coś zawsze mogłeś dostrzec. Obiecałem ci i to zamknijmy. Nie rozumiem tej jazdy. Nie chroń tego, co tam się działo. A ty co chcesz osłaniać? Po co? Tak ci trudno się spotkać i pamięć o tym miejscu? Kto i tak dalej? I to między nami zostanie? Powtarzam ci, że jedyne zachowania, jakie widziałem ze strony Turczyńskiego, to dymanie swojej dziwki po całym hotelu i ukrywanie tego przed rodziną. Ja nie mam kurwa powodu go chronić. Zrozum, to raz na zawsze. To żaden mój kumpel. Cienki frajer, który dorobił się na półlegalnym hotelu i biznesie. Nie atakuję cię. Obiecałem ci, tanio nigdy nie używam. Czemu uroiłeś sobie, że ja mam jakąś tajemniczą wiedzę do cholery? Sam mam dzieci i gdybym miał na niego jakiekolwiek dowody, zniszczyłbym go od razu. Ale kurwa nie mam. Wtedy żyjesz inaczej. Mówi obsługa i tak dalej. To te nagrania. Byłeś blisko Turczyńskiego, o tym ci pisałem. Ale ze mną rozmawiasz, a nie z zero-jedynkowym. Wyrosłeś na główną postać Zatoki, z Turkiem. Poprosiłem dlatego o pomoc, twoją, obiecałem ci, a potem fala. Jak tam się zachowywałeś, jak blisko, dlatego poprosiłem o pomoc. Nie masz z mojej strony ataku i taniego użycia. Sam nie wierzę, byś ty, te dzieci... Poprosiłem o spotkanie, bo ty widziałeś otoczenie. Co mówi obsługa? Że piłem i ćpałem? Ale nie widziałem żadnych z jego dup poza tą, o której ci mówię. I tony jakichś karków, którzy się tam kręcili. Masz jakąś kompletnie błędną wizję mojej osoby. Najłatwiej opowiadać o osobie znanej, a najbliżej chyba była obsługa, nie? Która ci tak opowiada rewelacje. To nie wie, kogo tam obracał? Nie mają nagrań z kamer? Pani z recepcji, ochrona? To oni chłopie wiedzą wszystko, a nie ja, który się chował, żeby mnie nie zaczepiali ludzie. Zmyślasz mi jakąś historię, której nie było i to właśnie traktuję jako atak na mnie. Mega niesprawiedliwy. Mają nagrania, to ich poczucie bezkarności. Borys, i o to mi chodziło, o taką rozmowę. Obiecałem ci, więc po co atak i wkurzenie, że spotkanie? I nie zmyślam. Posługuję się tym, co mam. Nie atakuję cię. A ja tym, co ja mam. I też ci nie zmyślam. Byłeś blisko i tyle.
i o tym chciałem pogadać. Zapewniam, że nie wkręcę cię w obraz, Kory, bo robię film. Poprosiłem o pomoc. Może coś zauważyłeś, widziałeś, nie jestem populistą. Obiecałem. Sylwester, nie byłem blisko. To gość jak setki innych, który przyklejał się do mnie, bo byłem znany. I ja go unikałem, bo oprócz tego, że jest nieciekawy, to do tego głupi jak but. Borys, prosiłem o spotkanie, rozumiem wszystko. Obiecałem, że nie jestem tabloidalny i tyle. Wiesz co, sam przeszedłem, ale robię ten temat i nie wkurzaj się. Nie interesuje mnie ćpanie, Kai, Alko i tak dalej. Obiecałem, ale jak proszę o pomoc, to pomóż i tyle. Więcej wiem niż ty o tym Turku i tak dalej. Obiecałem, to obiecałem. Nie użyję dla sensacji i jakby to Vega zrobił, to rozmowa między nami. Dlaczego nie miałbym ci napisać, że coś widziałem, czy kogoś? Tymczasem ty cały czas piszesz, obiecuję, że nic nie napiszę o tobie, czyli nadal zakładasz, że wiem coś więcej i z jakiegoś kurwa tajemniczego powodu ukrywam to przed tobą. Piszę ci to po raz ostatni. Nie byłem bliskim znajomym Turczyńskiego. Nie uczestniczyłem w procederze, za który moim zdaniem powinno się kastrować lub sadzać na krzesło elektryczne. Nie robił tego przy mnie. Nie widziałem, z kim to robił. Chcę, żebyś znalazł na to dowody i wsadził go do pierdla i tu cię wspieram. Ale nie mam niestety żadnych rewelacji, brachu. Zrób to najuczciwiej jak możesz. Borys, nie jesteś celem. Poprosiłem o pomoc. Na niego są. W filmie posłuchasz. Tyle. Że inni też z tych dzieci korzystali. Mam 13-letnią córkę i 13-14. To dzieci, a tam w tym wieku bywali wokół was. Borys, tak tam było, w tych klubach. Wprowadzał Krystek, Marcin. Ja pierdzielę, czuję się jakbym pisał z jakimś botem, który nie rozumie, co pisze. Ja mam 14-letnią i dwie przyszywane 8 i 10. Wiem, co czujesz i chcę, żeby ponieśli karę, ale czy ja mam ci coś zmyślić? Mam ci nakłamać, że go widziałem z dziećmi? No bo tak nie było. Więc przestań, proszę, już stwarzać sytuację, jakobym coś widział lub wiedział, bo tak nie jest. Ty widziałeś to. Co? Nie chcesz pomóc, by ponieśli karę ci, co korzystali. Pytam, co widziałem według ciebie? Nigdy ci tego nie zarzuciłem. Moi znajomi opowiadali o tym, co się tam działo. Ty mówisz nic. Albo zasłaniasz się stanem. Pomoc. Mógłbyś, gdybym ci pokazał osoby i tak dalej. O to mi chodzi. Nigdy nie zarzuciłem ci, że ty jak oni. Są konkretne osoby, a byłeś tam wtedy. I po co ten atak? O to mi chodziło. Pomoc w tym. Ja mówię, że nie widziałem żadnej takiej sytuacji na własne oczy. To mówię. Widziałem nawalonych, naćpanych ludzi jak w większości sopockich klubów. I co śmieszne, w Zatoce bywałem najrzadziej. Między innymi właśnie, żeby nie spotykać Super Marcina. To po co atak, a spotkanie po to? Mnie nie interesuje reszta. Borys, jestem po przejściach. Sami mnie inni. A traktujesz jak oszołoma. Odwrócę pytanie? Po co spotkanie, skoro odpowiadam ci tu na wszystkie twoje pytania, a ty i tak mi nie wierzysz i piszesz w kółko to samo? Napisałem wcześniej, a w temacie nie użyję. Prosiłem o pomoc. Piszę w kółko, bo robię film. Pojawiasz się w nagraniach, ale odróżniam. Wściekaj się z tych, co o tobie mówią. Nagrania, do kamery i tak dalej. Poprosiłem o spotkanie, by wyciągnąć może to, co tu nie kojarzysz. A obiecałem ci i to zamknijmy. Zawsze mógłbym w filmie. Dlatego nie obrażaj. Szantaż i tak dalej to nie fair. Plus nagrania. Dziwne, że nie chcesz mi pomóc. Pogadać o tym, co widziałeś i tak dalej. No i co wrzucasz ciągle zdjęcie, które zrobił Bieniuk ze swoimi przyjaciółmi, a pani, która tam stoi, to kochanka Turczyńskiego, która później oskarżyła Bieniuka o gwałt. Czy ty rozumiesz, co to w ogóle za towarzycho? Trzymałem się od nich z daleka. Lubiłem Jarka, bo znałem Przybylską dobrze i miałem do sentyment. Wszystko. Mam nagrania, przestań. Poprosiłem o pomoc. Nagranie, że co? A ty atak. Jaki wtedy byłeś? Tam była obsługa i tak dalej. Borys, pomóż, a nie jazdy. Ja namieszam, kto z Turkiem i tak dalej. Bo skoro obsługa o wszystkim wiedziała i nie zgłaszała policji, to chyba powinna iść do pierdla. I wszystko dla mnie ważne. To akurat zerowy argument. Ty byłeś bliżej ich szefa, a nie zgłaszałeś. Czyli jak ma 5 zarzutów.
Nie pisz tak ze mną, szanujmy się. Też powinieneś iść? Powinieneś? Zerowy argument, że jakiś Turek to mój znajomy i to zdjęcie to również zerowy argument. Mam tysiące zdjęć z fanami, a to robił Bieniuk. Gadaj z nim. Nie byłem kurwa blisko ich szefa. Chcesz mnie szanować, to przyjmij do wiadomości. To dla mnie nikt. Za to cenę non-stop. Rozmawiasz ze mną jak z idiotą. Masz rację, tak się czuję. Z kim on przebywał wtedy? Co zauważyłeś? Z panią na zdjęciu. O to chciałem zapytać. Prawnik i tak dalej, inni. Pokazać ci ich. To nie atak na ciebie. Zapytałem, pomożesz, a ty napisałeś. Po raz setny zapytałeś, a ja nie wiem w czym. A już zostaw kwestię, że nie byłeś bywalcem. Po to spotkanie miało być. Stary, bywalcem byłem setki klubów na całym świecie i uwierz mi, że jakaś zatoka świń jest na ostatnim miejscu. Ale już mi się nie chce też. Borys, coś ci obiecałem. Ale mam nadzieję, że żadna z dziewczyn była na twojej imprezie. Obiecałem. Brzydzą mnie ci ludzie. Chciałbym, żeby było tam piękne, fajne miejsce i żeby w ogóle Sopot był wolny od tych grubych karków i mafii. Ale to musi być załatwione z góry, przez władzę. Trzymam, sensacjami się nie zajmuję. I najważniejsze, wierzę w twoją przemianę. To zdecydowało, sam też to miałem, tak jak ty. Ale ja troszeczkę nie rozumiem, co ty mi ciągle obiecujesz i że dotrzymasz. Bo moja prośba była, byś mnie w to nie mieszał. A tymczasem piszesz mi, że masz na mnie nagrania, że nie chcę się spotkać, bo pewnie robiłem to co oni i że pewnie wiem coś, ale ukrywam. To niby czego ty dotrzymujesz? Bo ja dotrzymuję twojej prośby. Nikt ode mnie z kolegów, aktorów nie wie, że kręcisz swój film. Szanuję co robisz i życzę ci dobrze. Natomiast nie przyjmiesz do wiadomości, że niczego nie ukrywam. Nie chronię tych fiutów. Po prostu jako człowiek po swoich przejściach chcę już mieć spokój, który ty mi niszczysz. Uwierz mi i daj żyć nowym życiem. Dobrej nocy. Nie zniszczę niczego. Czy rozmowa, a zwłaszcza wiesz jak wtedy w Zatoce? Borys, obiecałem ci, nie jestem populistą, ale Zatoki nie oszczędzę. Amen. Chyba nie zrozumiałeś. Obiecałem, w tanią sensację się nie bawię. Poprosiłem o pomoc i tyle, i powinieneś, i tyle. Nie użyję nigdy dla sensacji, ale chyba to czujesz. Borys, zamknijmy jedno. Nie jestem sensacjonalistą. Jestem facetem po przejściach. Robię film o czymś konkretnym. Nie wrzucę cię, by obrzygać, nie mając... Poprosiłem o pomoc, bo byłeś tam, widziałeś, nie upruszeczę, jak teraz z Sadowskim. Poprosiłem o rozmowę i tyle. Obsługa Sheratona też i tak dalej. Borys, nie atakuję, obiecałem, ale tam dzieci, mam 13-letnią córkę, skończy 14. A Turek? Nie pisz o jednym zdjęciu, szanujmy się. Obiecałem, ale jak możesz pomóc, pomóż. Nie tamto rozrywkowe życie nie interesuje. Borys, obiecałem, ale jak możesz pomóc, to pomóż. Po to była prośba o spotkanie. Nie oznaczała szantażu i tak dalej. A w pomocy od 13 do masz dzieci. Dobrych wakacji. Nie przeszkadzam w takim razie.